Dzień dobry, witam klasę ósmą na lekcji biologii pod tytułem Materia i energia w ekosystemie. Podczas dzisiejszej lekcji dowiecie się, w jaki sposób materia krąży w ekosystemie oraz w jaki sposób energia przez ten ekosystem przepływa. Dzisiejsza lekcja będzie dosyć krótka i przyjemna. Zaczynamy od takiego powtórzenia tego, o czym mówiliśmy ostatnio, ponieważ ostatnio uczyliśmy się o łańcuchach pokarmowych i właśnie te łańcuchy pokarmowe, ten schemat, który wykorzystywaliśmy ostatnio, jest również powiązany z przepływem energii, materii w ekosystemie. Czyli można powiedzieć, że ta materia krąży pomiędzy biocenozą i biotopem w takim zamkniętym obiegu. Tutaj jeszcze przypomnienie, jeśli ktoś nie pamięta, biocenoza to była ta ożywiona część ekosystemu, a biotop to była ta część nieożywiona ekosystemu. Czyli te różne związki organiczne czy też nieorganiczne, które tworzą tą materię, czyli materia to jest coś, co jest po prostu materialnego, tak? Czyli różne białka, cukry, tłuszcze, woda, to wszystko, dwutlenek węgla, tlen, to wszystko tworzy nam materię. I zobaczcie, ta materia jakby nigdzie poza ten ekosystem nie przedostaje się, cały czas w tym ekosystemie, w takim obiegu zamkniętym krąży, ponieważ, tak jak mówiliśmy ostatnio, że producenci wytwarzają związki organiczne, czyli na przykład cukry, ze związków nieorganicznych, czyli na przykład z dwutlenku węgla i z wody, i te związki nieorganiczne pobierane są z powietrza i z gleby. Te związki nieorganiczne właśnie w procesie fotosyntezy są przekształcane w związki organiczne. Kto nie pamięta, na czym polegała fotosynteza, to należy sobie to przypomnieć, bo to jest bardzo ważna rzecz. Czyli reakcja fotosyntezy przebiegała tak, że z dwutlenku węgla oraz z wody przy udziale energii świetlnej i chlorofilu roślina produkowała sobie glukozę, czyli cukier oraz tlen. I teraz tak, czyli producenci przeprowadzają tą fotosyntezę i z tych nieorganicznych związków wytwarzają te związki organiczne. Później konsumenci, zjadając tych producentów, wykorzystują wytworzone przez producentów związki organiczne do produkcji swoich tkanek. Czyli zjadając te niższe ogniwa łańcucha pokarmowego, każdy te związki organiczne wbudowywuje we własne tkanki, czyli nie wiem, wykorzystuje na przykład białka, tłuszcze, z tego wszystkiego się składa organizm, czyli organizmy zawsze z tych związków organicznych są zbudowane. I teraz tak jak też mówiliśmy ostatnio, destruenci, czyli na przykład te bakterie glebowe, rozkładają szczątki wszystkich tych organizmów. Ponieważ szczątki tych organizmów były zbudowane ze związków organicznych, to ci destruenci właśnie te związki organiczne przekształcają w związki nieorganiczne, czyli rozkładają je tak, że powstają z tego na przykład różne sole mineralne zawarte w glebie, woda i tak dalej, czyli destruenci te związki organiczne przekształcają na związki nieorganiczne i te związki nieorganiczne na przykład z gleby znów są pobierane przez rośliny, które znów przekształcają je na związki organiczne i to krąży w kółko, czyli ta materia nigdzie nam z ekosystemu nie ucieka, krąży w obiegu zamkniętym. Natomiast z energią jest trochę inaczej. Energia już nie jest materią, tak? Nie można jej dotknąć. I ta energia musi stale docierać do ekosystemu w postaci promieniowania słonecznego, czyli gdybyśmy nie mieli słońca, wtedy ta energia nie mogłaby się do ekosystemu dostać i organizmy zużywają tą energię do podtrzymywania procesów życiowych, czyli wykorzystują ją do tego, żeby na przykład rosnąć, żeby się poruszać. A część tej energii rozprasza się w postaci ciepła i każdy poziom troficzny otrzymuje tylko 10% energii ze zjedzonego pokarmu. Zobaczcie, tutaj przedstawiłam taki wykres i zobaczcie, pierwszy słupek to są producenci. Jeśli producenci, bo tylko producenci tak naprawdę mogą pobierać tą energię, która pochodzi ze słońca,
bo tylko producenci posiadają chlorofil, który jest przystosowany do tego, żeby tą energię świetlną przetwarzać na te wiązania chemiczne, które są na przykład w tych różnych związkach organicznych. I ci producenci, jeśli mają na przykład, przyjmijmy sobie, że 1000 jednostek tej energii, to wtedy taki konsument pierwszego rzędu, który zje tego producenta, to tak naprawdę dostanie tylko 1/10 tej energii, czyli 100. Później konsument kolejnego, drugiego rzędu, otrzyma znowu tylko 1/10, czyli 10 w tym przypadku. I konsument trzeciego rzędu dostanie jeszcze 1/10 z tego, czyli tylko 1. Czyli ta energia na każdym z tych etapów jest tracona. I gdyby nie docierała ciągle do ekosystemu w postaci tej energii świetlnej, no to wtedy by jej zabrakło, bo można powiedzieć, że ona przepływa, czyli nie krąży tak jak materia, tylko przepływa przez te ogniwa łańcucha pokarmowego, jest przez poszczególne ogniwa tracona. Dlatego musi być ciągle dostarczana z zewnątrz. I jeszcze jeśli chodzi o energię, to tutaj przygotowałam Wam tak zwaną piramidę ekologiczną, czyli ta piramida ekologiczna w tym przypadku przedstawia ilość energii, która jest zmagazynowana w ciałach organizmów znajdujących się na poszczególnych poziomach troficznych. Czyli coś podobnego do tego, co przedstawiłam Wam na poprzednim wykresie, tylko tutaj chciałam Wam właśnie zaznaczyć, że producenci mają oczywiście najwięcej tej energii, konsumenci trzeciego rzędu mają jej najmniej i tak ta energia jest przyswajana, ta energia, która pochodzi z zewnątrz, ze słońca, jest przyswajana tylko przez producentów, bo tylko oni mają chlorofil, który może tą energię świetlną przekształcić w energię chemiczną wiązań. I konsumenci pierwszego rzędu zjadają producentów, ale tej energii od nich dostają coraz mniej, dlatego że ci producenci część tej energii utracili na różne procesy życiowe. Później konsumenci pierwszego rzędu również muszą się poruszać, również muszą rosnąć, dlatego również tracą tą energię, czyli znów konsumenci drugiego rzędu dostają jej jeszcze mniej, konsumenci trzeciego rzędu dostają jej jeszcze mniej, czyli ta energia jest tracona na każdym z tych poziomów troficznych. Czyli najważniejsza rzecz do zapamiętania z dzisiejszej lekcji to jest właśnie to, że materia krąży w ekosystemie, w obiegu zamkniętym, natomiast energia przepływa przez ten ekosystem, czyli stale musi być do tego ekosystemu dostarczana. I to tyle. Jeszcze szybko podsumujmy, w jaki sposób materia krąży w ekosystemie. Czyli materia krąży w ten sposób, że producenci ze związków nieorganicznych wytwarzają związki organiczne. Następnie te związki organiczne wbudowywują się w ciała konsumentów kolejnych rzędów. Później destruenci rozkładają szczątki tych organizmów, czyli rozkładają znów związki organiczne do nieorganicznych. I te związki nieorganiczne mogą być z powrotem przyswojone przez rośliny i przekształcone w związki organiczne i tak w kółko. Czyli materia krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym. Natomiast w jaki sposób energia przepływa przez ekosystem? Czyli energia musi być stale do ekosystemu dostarczana. Tą energię w postaci energii świetlnej mogą pobierać producenci. Producenci przekształcają ją na energię chemiczną i ta energia, kiedy konsumenci zjadają producentów, wtedy pobierają tylko część tej energii, ponieważ na każdym z etapów troficznych ta energia jest tracona, czyli im wyższy poziom troficzny, tym tej energii otrzymuje mniej. Dlatego ta energia musi być stale dostarczana do ekosystemu, można powiedzieć, że ona przez ten ekosystem przepływa. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozumiecie już, w jaki sposób materia krąży w ekosystemie i w jaki sposób energia przepływa przez ekosystem. Jeśli jeszcze czegoś nie rozumiecie, to piszcie do mnie lub zadajcie pytania w komentarzach pod filmem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.